Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się mostem przednim, a dokładnie założymy kosz z satelitami, cały mechanizm różnicowy w tym moście. Zanim zaczniemy montaż tego mechanizmu, musimy zacząć od montażu uszczelnień oraz od takich podkładek, które pozycjonują płość podczas montażu. Niezwykle ważne są te tulejki, ponieważ ze względu na to, że nasze uszczelnienia, nasze uszczelniacze płosi są wewnętrzne, czyli znajdują się tu, w tym miejscu, to przy wkładaniu długiej płosi moglibyśmy uszkodzić ten uszczelniacz, jeżeli by nie było tego prowadzenia. To prowadzenie zapewnia nam to, że płoś po tym łukowatym, lejkowym kształcie tej tulejki pozycjonuje się i wchodzi nam w uszczelniacz już w takiej pozycji, w jakiej powinien. Jeżeli byłyby to uszczelnienia zewnętrzne, jak występują bodajże w nowszych modelach, no to wtedy automatycznie taka tuleja jest niepotrzebna, ponieważ uszczelniacz jest zaraz na początku pochwy mostu i wkładając płoś, zaczynamy wkładać od uszczelniacza. Zaleta akurat tego rozwiązania to jest po prostu mniejsza ilość oleju eksploatacyjnego. To jest zaleta i wada, bo jeżeli jest oleju więcej, no to ten olej dłużej jest czysty, dłużej utrzymuje parametry właściwe dla danego oleju. Natomiast tutaj są wewnętrzne uszczelnienia i tego oleju w moście jest już stosunkowo niewiele. W tym miejscu mamy gniazdo. Tutaj mamy pochwę, w którą wchodzi płoś, natomiast tutaj mamy gniazdo na uszczelniacz oraz na tą tuleję ustalającą. Jak widzicie, ona ma taki kształt lejkowaty i ona tworzy nam prowadzenie na płoś. Nieco jest ta tulejka zwilżona olejem, aby nie korodowała. I ona ma tam swoje miejsce. A zwróćcie uwagę, że płoś jest dosyć długa, to jest akurat płoś krótka, natomiast z tej drugiej strony jest płoś długa i w żaden sposób nie byłoby możliwości, aby nacelować dobrze tą płoś, a ta tuleja, ona wymusza nam. Oczywiście smarujemy wszystko olejem, żeby to ładnie nam weszło. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Musimy w tej chwili dobrać średnicowo coś, by móc wbić ten uszczelniacz. A uszczelniacz ma tu swoje miejsce. W tej chwili muszę dobrać albo klucz nasadowy. Uda się tutaj dobrać, a jeżeli nie, coś będę myślał na czymś innym. Z uwagi na to, że nie znalazłem klucza nasadowego właściwej średnicy, dociąłem rurkę, która ładnie pasuje w ten uszczelniacz i poprzez tą rurkę możemy wbić uszczelniacz bez ryzyka jego samego uszkodzenia. Ważne jest, żeby oprzeć się o metal, nie o gumę, tylko o metal, o tą obwódkę metalową. Jak widzicie, to wszystko fajnie pasuje. I spróbujemy go w tym momencie wbić. No niestety, nie udaje się nam to. Zewnętrzna średnica uszczelniacza jest taka sama jak starego, więc nie powinno tu być z tym problemów. Ale jeżeli nie będzie chciał nam wejść w ten sposób, to wejdzie nam w inny sposób.
Jak widzicie, most mamy już zadeklowany, co prawda to jest tylko złożone na sucho, bez uszczelki, bez masy uszczelniającej, z tego względu, że jeszcze podczas choćby nawet montażu półosi czy czegokolwiek innego może nastąpić sytuacja, że będę zmuszony zdemontować dekiel. Szkoda uszczelki, czyszczenia mojego potem tej masy uszczelniającej, sami rozumiecie, dlatego na razie z tym się wstrzymałem, a pokrywa dekiel jest przykręcony tylko i wyłącznie po to, by uchronić te mechanizmy wewnętrzne od kurzu, pyłu, opiłków unoszących się choćby tutaj ze szlifowania. Dlatego jest to zadeklowane, a cały mechanizm jest przesmarowany olejem, aby uchronić go przed wilgocią, przed korozją. Dlatego to jest wszystko zakryte. Jeżeli chodzi o etapy dalsze, no cóż, czekam na części, uszczelniacze tylnego mostu, uszczelniacze półosi niestety niewłaściwe przyszły, choć właściwe w zasadzie przyszły i właściwe zamówiłem, tylko mamy tu pewien konflikt, ponieważ Hiszpanie wymyślili sobie innej średnicy półosie w tym moście i mimo że most niby wykonany na licencji, tak jak każdy element tego samochodu, to jednak ze względu na cięcie kosztów zmniejszyli średnicę, tym samym osłabiając ten most, no ale most nie ma śladów zużycia, więc tutaj pod tym względem jest wszystko ok, no ale nie jest ok pod względem części, ponieważ części oryginalne od Jeepa zaczynają mi nie pasować. W tej chwili pracuję nad tym, żeby dobrać uszczelniacze hurtowni. Może się uda, czekam na sygnał od handlowca, jeżeli tylko uszczelniacze tylnego mostu przyjdą, chodzi konkretnie o uszczelniacze półosi, no to zaczynamy składać tylny most. Z tylnym mostem jest trochę prościej, bo mam półosie, mam w zasadzie wszystkie elementy, które potrzebuję, więc co? Powiem wam, że chciałbym jak najszybciej zakończyć te prace wszystkie tutaj takie mechaniczne, ponieważ raz, że generują one sporo kosztów, generują też sporo czasu, a nie ukrywam, chciałbym w końcu zacząć prace blacharskie, ponieważ podczas prac blacharskich, podczas prac przy karoserii będę czuł, że już jestem gdzieś w okolicy półmetka, więc będzie taki, powiem szczerze, kop do działania, żeby przyspieszyć, żeby wzmożyć te siły i jeszcze bardziej wytrwale pracować przy tym projekcie, żeby go zakończyć jak najszybciej. Oczywiście w sensie jak najszybciej nie mówię o tym, żeby iść na skróty i robić tutaj jakąś puszerę, natomiast chciałbym po prostu wszystkie siły skupić na tym, żeby ten projekt zakończyć jak najszybciej. Na pewno w tym roku nie wyjadę. Chciałbym wyjechać na przyszłe wakacje tym samochodem. Zobaczymy. Zobaczymy też, jaka będzie zima, ponieważ nie ukrywam, no w zimie, jeżeli będą wielkie mrozy, no to nie będzie mi się chciało tutaj przy tym projekcie pracować. Chociaż zobaczymy. Życie pisze scenariusze i nie na wszystko mamy wpływ. I cóż, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji, komentowania kanału, lajkowania. Do zobaczenia. Cześć!